Witam serdecznie na naszym spacerze po zakopiańskich muzeach, galeriach, otwartych pracowniach artystów i twórców ludowych, które organizujemy jak co roku przy Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, a w tym roku pod hasłem Górole Świata Sercem Zakopanym. Kochani, wjeżdżając do Zakopanego na samym początku, możemy skręcić ze Zakopianki w prawo na Harendę, ka jest Muzeum Jana Kasprowicza i Galeria Obrazów Władysława Jarockiego. Jest ze mną kustosz tego muzeum Małgorzata Karpiel. Witajcie, która będzie dzisiejszym naszym przewodnikiem. Jakbyście nam mogła przybliżyć i o muzeum, i o Galerii Obrazów. No, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy zaprezentować dorobek polskiej kultury, który ukrywamy tutaj w domu na Harendzie. Harenda kojarzy się przede wszystkim z postacią Jana Kasprowicza, jednego z najwybitniejszych twórców młodej Polski, poetą, tłumaczem, profesorem literatury i rektorem Uniwersytetu we Lwowie. Choć urodzony na Kujawach, to tutaj właśnie wybrał swoją przystań na ostatnie lata życia. W 1923 roku kupił dom, który stał wtedy na odludziu, bo Harenda była, w ogóle wtedy jeszcze nie zamieszkała. Odkupił trzyletni dom od angielskiej malarki Miss Winifred Cooper. No niestety trzy lata później, w 1926 roku, zmarł. Przez kilkadziesiąt lat mieszkała tutaj jeszcze jego żona Maria z Buninych Kasprowiczowa, ale także dwie córki poety, starsza Janina Małaczyńska i młodsza Anna Jarocka. Maria Kasprowiczowa otwarła we frontowej części domu po II wojnie światowej Muzeum Literacko-Biograficzne Jana Kasprowicza, zaś druga część domu należąca do córek, która była taką ich prywatną własnością, była równocześnie na parterze znajdowała się pracownia malarska męża drugiej z córek, młodszej, Anny, profesora Władysława Jarockiego. Ten artysta, znakomity, aczkolwiek dziś nieco zapomniany, pochodzący spod Lwowa, był uczniem Józefa Mehofera, Leona Wyczółkowskiego i należał do ówczesnej czołówki największych artystów, największych malarzy. W 1921 roku zamieszkali z żoną na stałe w Krakowie, skąd bardzo często przyjeżdżali tutaj na wakacje, zarówno latem, jak i zimą. I tutaj właśnie w tym pomieszczeniu, przed którym stoimy, gdzie dzisiaj znajduje się galeria jego obrazów, miał swoją pracownię malarską. Zachowało się bardzo wiele artefaktów należących do Władysława Jarockiego. Widzimy tutaj jego palet, jego sprzęt, sztalugi, hałat, pędzle, kredki, szkicowniki. To wszystko zachowało się dzięki wielkiemu pietyzmowi, z jakim po jego śmierci żona Anna zaopiekowała się tym. I pod koniec lat profesor Jarocki zmarł w roku 1965. Kilka lat później Anna otwarła tutaj oficjalną galerię obrazów męża. Mamy ich tutaj kilkadziesiąt i od tamtej pory prezentowane są. Początkowo galeria działała tylko w okresie letnim. Dzisiaj staramy się, aby czynna była przez cały rok. Kochani, no jak widzimy, jest remont, nie możemy wleźć do środka, ale myślę, że jak przyjedziecie, to już będzie po remoncie, będzie siedzko odrektowane, tak, że będzie można wleźć do środka. Ale to jest nie siedzko, bo tu my są przy Muzeum Jana Kasprowicza, a dla was mamy jeszcze jedną niespodziankę, bo teraz pójdziemy do mauzoleum, gdzie jest pochowany. Tak, ja jeszcze tylko dodam, że oprócz twórczości malarskiej, oprócz rysunków, warto podkreślić to, że po pierwsze Władysław Jarocki stworzył na Harendzie bardzo ważny ośrodek malarski, bo z jego inicjatywy pod koniec lat 20. powstał obok dom plenerowy, do którego do dzisiaj on się rozbudował, są dwa budynki obecnie, przyjeżdżają studenci Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych z profesorami na malarstwo i tutaj uczą się sztuki malowania. Ale drugie bardzo ważne dzieło, które pozostawił po sobie profesor Władysław Jarocki, to jest 300-letni kościółek drewniany, przeniesiony w 1948 roku z Zakrzowa pod Krakowem. On tu został zrekonstruowany i poświęcono go w 1950 roku. Profesor Władysław Jarocki włożył ogrom pracy w odrestaurowanie i kościółka jako budowli, ale też malowideł, polichromii, które znajdują się wewnątrz. Sam też zresztą namalował trzy
trzy obrazy do trzech ołtarzy w tymże kościółku. A mauzoleum, o którym pani wspomniała, to także poniekąd miał w tym swój udział, ale o tym może za chwilkę. Kochani, idziemy do mauzoleum. Znajdujemy się przed mauzoleum Jana Kasprowicza. Pani Małgosiu, jakbyście mogła przybliżyć nam jeszcze sylwetkę tego naszego poety. Jan Kasprowicz urodził się 160 lat temu w Szymborzu pod Inowrocławiem. Pochodził z bardzo biednej chłopskiej rodziny. Był synem analfabety, bardzo utalentowanym, najstarszym z 15 dzieci Kasprowiczów. Miał zostać księdzem, bo to była jedyna droga wówczas do kariery, szczytu właściwie marzeń. Tymczasem dzięki zdolnościom, dzięki uporowi, który posiadał w sobie, ale też dzięki finansowemu wsparciu w osobie Józefa Kościelskiego, Kasprowicz kształcił się. Była to droga trudna, wyrzucano go ciągle z kolejnych pruskich szkół, ale on się nie poddawał. Ukończył studia we Wrocławiu, po czym pojechał, mając 28 lat, w 1888 roku do Lwowa, gdzie osiadł na stałe i tam po prostu fenomenalna kariera i poetycka, tam się styka właściwie z tym nurtem młodej Polski, tej fascynacji właśnie też folklorem, ludowością, fascynacją Tatrami, w które zaczyna przyjeżdżać już zakochując się już na zawsze w tych Tatrach. Stanie się jednym z największych piewców Tatr. Razem z Kazimierzem Przerwym Tytmajerem. Ponieważ marzenie o własnym domu miał w sobie przez całe życie i ono spełniło się, kiedy miał 63 lata, nie zdążył się domem nacieszyć. Żona uznała, że najlepiej, gdyby pozostał na swojej harendzie. I dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczeństwa, które ofiarnie przekazywało datki na budowę pomnika grobowca, w ciągu 7 lat powstał nieprawdopodobny grobowiec zaprojektowany przez Karola Stryjeńskiego, ówczesnego dyrektora Szkoły Przemysłu Drzewnego, na który z morskiego oka wożono potężne granitowe skały. A jednym z pierwszych ofiarodawców, który przekazał pieniądze, był sam marszałek Józef Piłsudski. 7 lat poeta czekał na ten grobowiec. Spoczywał wówczas na starym cmentarzu na Pęksowym Brzysku, ale w 1933 roku, w 7. rocznicę swojej śmierci, 1 sierpnia, powrócił na harendę. Był to pogrzeb nieprawdopodobny. Tutaj muzykanci z Poronina, bo Kasprowicz był bardzo związany z Poroninem. Tam często właśnie się zatrzymywał. Był z nimi zaprzyjaźniony. Witali powracającego na harendę gazdę po 7 latach. Pogrzeb nadzwyczajny, który zgromadził 10 tysięcy osób. I tak jak Kasprowicz marzył, pisząc w jednym ze swoich wierszy, albo jeżeli już łaska, wybierzcie mi przystań nad rzeką, tak się stało. Dodam, że swój udział właśnie także przy budowie tego grobowca miał profesor Władysław Jarocki, jako że Karol Stryjeński pod koniec lat 20. wyjechał z Zakopanego do Warszawy, no i już tylko z odległości tutaj kierował tymi pracami. Problemów było co niemiara, a ponieważ profesor Władysław Jarocki często bywał tutaj, był bliżej w Krakowie, więc też pewne rzeczy prowadził. Tutaj akurat znajduje się w krypcie, znajduje się zaprojektowany przez niego sarkofag. Tutaj nastąpiła pewna zmiana, ten pierwszy projekt był trochę inny, on się okazał nieudany i w latach 50. profesor Jarocki projektuje właśnie sarkofag, w którym znajduje się trumna z ciałem poety. Kochani, to tyle, jak chodzi o nas wirtualny spacer. Jak uwidzieliście, wjeżdżamy na harendę, możemy się zatrzymać przy starym zabytkowym kościółku, a za wtorem właśnie jest i Muzeum Jana Kasprowicza, i galeria. I to troszeczkę inne, bo w kamieniu mauzoleumka jest pochowany. Tak, gdzieś mamy piękną pogodę i jak Kasprowicz chciał, jest i woda, jest ogród, można posiedzieć, poczytać poezję. Także bardzo pięknie pytamy na harendę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Spacerując naszym pięknym Zakopanem, przyszliśmy na ulicę Skibówki 26 do autorskiej galerii Marii i Jerzego Gruszczyńskich. Jest ze mną pani Maria, witajcie. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani Maria, jak my tu wleźli, to od razu urzekły mnie te piękne obrazy, jakbyście mogła, bo pewnie to wymalujecie, cyłop. Tak. Wymalujecie. Jakbyście nam mogła co przybliżyć tą swoją sztukę malarstwa, co tu widzimy. Więc to są obrazy olejne, pastele, również akwarele. Bardzo lubię malować kwiaty, pejzaże. No tak, co jak dusza zagra. Nie ma po prostu
Są okresy takie kwiatowe, są pejzażowe. Też ostatnio zaczęłam robić ilustracje. Robiłam też ilustracje tutaj do kościoła, tutaj na krzeptówki. Aha, na krzeptówki. Tak? Mhm. I ilustrowałam objawienia Matki Boskiej Fatimskiej. Także po prostu bardzo różnie tutaj się nam układa. A tematyka to taki górski pejzaży, co? Bo tu widzę i góry, i sałasy. Tak jest, tak, tak, tak. Zazwyczaj to co mnie urzeknie. Kolory również zmieniają się. Dużo jest też potoków, bo to jest takie życie w górach. Strumyków bardzo, bardzo dużo miałam. Teraz to już jest tylko kilka. No i zima mnie urzeka. I te zimowe pejzaże też są ulubionym tematem ludzi, którzy tutaj odwiedzają galerię. Jak to gadałam, zima w Zakopanem jest zawsze miłostro, ale zawsze jest piękno, zwłaszcza jak przysypie, ale co by nas nie zasypało, choć my sobie, myślę, z tym dobrze radzimy, bo tu już długie roki siedzimy, to my z tym nie mamy problemu. Tak. Tak, przyzwyczailiśmy się, no i te tematy ciągle w naszej sztuce są i w naszej pracy. No, dobrze, że można odzwierciedlić to, co się widzi, to, co się lubi na obrazek, bo no niestety nie każdy to potrafi, nie każdy ma taki talent. Są różne talenty, no ale niesiczka umią tak pięknie przenieść to, co widzą, mogę powiedzieć, za oknem, żeby to przybrało taką formę. Jest z nami też was mąż, Jerzy Gruszczyński, pseudonim Juras. Dobrze godom? Dobrze. I wiem, że weźcie dla nas niespodziankę przyrektywą. Wiem, że nie malujecie, ale grocie. Jakbyście mogli nam co powiedzieć, czy zagrać. Kłaniam się pięknie. No więc z malowania się wycofałem, jeszcze rysuję. Tu są jakieś dwa jeszcze w tej chwili wystawione rysunki. No, a z graniem, no to tu mam parę płyt. No i co? No, co więcej mówić? Coś zabrdąkać może. No to prowodźcie, kamocie te sprzęta do grania, to my pójdziemy i chętnie posłuchamy. To musimy przejść. Chciałam dodać jeszcze, że ostatnia płyta, 7 dni destrukcji świata, tak się nazywa, płyta, suita ekologiczna, to jest właśnie ta. Mąż będzie miał w przyszłym tygodniu, brał udział w Gorlicach na festiwalu. Juras, powiedz kilka słów na ten temat i tam właśnie będzie pierwszy raz ta płyta wydana. Sprzedawana będzie. Sprzedawana. A koncert będzie grany, to jest koncert Festiwal Muzyki Elektronicznej, Ambient. Już nas, 20, coś chyba drugi, już nie pamiętam, w Gorlicach. No i tam mam przyjemność zagrać koncert. Już tam grałem kilka razy. Czyli na premierę płyty jedziemy do Gorlic. Tak jest. Na pewno. To pięknie pytamy. Płyty przyjadą też do Zakopanego i Zakopiańczycy, i goście zakopiańscy będą mogli usłyszeć. To idziemy posłuchać muzyki. Thank you.
Spacerując po naszym pięknym Zakopanem, możemy, kochani, też przyjść na ubocz 22 do pracowni, w którą ma rodzina Dziadzio, a mianowicie Barbara Baniecka Dziadzio i Bogdan Dziadzio. Witajcie, kochani. Witamy w naszej pracowni, a tutaj pracujemy, a galerię mamy do zwiedzania na dole. Dobrze, przychodzimy do was i co też możemy u was uwidzieć? W naszej galerii, w naszej pracowni możemy zobaczyć twórczość malarstwa na szkle, ale nie tylko. Możemy zobaczyć, o czym powie mąż, co wykonuje. Ja jeszcze oprócz tego zajmuję się sztukami hobbystycznymi, wykonuję biżuterię, wykonuję różne prace z filcu. W miejscu, gdzie się znajdujemy, wykonujemy prace malarskie. Ja tu też rysuję swoje ryciny medyczne, bo takimi też się zajmuję. Natomiast na dole, to znaczy warsztat stolarski mam na samym dole budynku, gdzie z kolei zajmuję się rzeźbiarstwem, rzeźbą. Tam mam narzędzia, które ku temu służą. Tutaj, jak widać, mamy głównie farby, pędzle, a więc tutaj malujemy i rysujemy. I tu jest warsztat pracy Bykpedzia, a na dole galeria. I w tej galerii widać efekty waszej pracy. Tak na oko mogę ci powiedzieć, ile macie tych obrazów? Nie wiem, maluję już, tak jak wspomniałam, 40 lat, więc trochę tych obrazów już na pewno namalowałam. No mamy trochę w zbiorach, ciągle coś nowego powstaje, ale tutaj jak popatrzymy, to są tak piękne widoki przez okno w tej pracowni. Widać przepięknie góry, które są też inspiracją i zachętą do twórczości. Mhm. A oprócz gór, jeszcze co możemy na waszych obrazach widzieć, na waszych dziełach? No gór może nie, bo to są już pejzaże, chociaż tak tytuł brzmi. Natomiast, no tak jak powiedziałam, jest malarstwo sakralne, jest ornamentyka, roślinność, są ptaki, owady. W moim malarstwie na szkle. Głównie jednak sceny sakralne i próby portretowania na przykład postaci Chrystusa, ale też Madonny, anioły, no i oprawiane, rzeźbione przeze mnie obrazy. Ramy są złocone, polichromowane, o ornamentach roślinnych głównie. No tak, ale był też portret papieski, był portret ojca Papczyńskiego. Także tak, owszem, takie próby portretowania też wykonywałem i chyba z powodzeniem, ponieważ znalazłem swoje miejsca gdzieś tam w świecie. Jak wcześniej wspominałem, również zajmuję się ilustracjami medycznymi, głównie chirurgicznymi, do książek medycznych i te prace znajdują się w wielu wydawnictwach, nie tylko polskich, również zagranicznych. I też zapraszam do oglądania. Jest to inne spojrzenie na rzeczywistość. Oprócz tego duchowego podejścia, które właśnie reprezentują nasze prace religijne o tematyce sakralnej, to jest takie podejście do ciała człowieka. Od wewnątrz chodzi o to, żeby pokazać te miejsca i te elementy, które są istotne dla zdrowia, dla ewentualnego leczenia później. No, kochani, tak jeszcze chciałam powiedzieć, że wspólnie działamy, wspólnie jesteśmy rodziną ponad 34 lata. Wspólnie bardzo dobrze nam się, jesteśmy rodziną, dobrą rodziną, uważam. A poza tym, no, uzupełniamy się w swojej twórczości. I spełnieni jesteśmy, bo jesteśmy też dziadkami, także pod tym względem ja, Dziadzio, jestem też dziadkiem i tutaj mamy babcię Dziadzio. Dobrze, nie trzeba dokonywać prezentacji. Także bardzo nas to jakoś uzupełnia i wzbogaca, że już jesteśmy pełną rodziną, czyli mamy dzieci, wnuki spełnieni, i to nas spełnieni. Czyli będzie komu przekazać cały ten wasz dorobek, dobytek. I wnuki zaczynają co malować już? Daj, Panie Boże, żeby tak było, żebyśmy mogli swoją twórczość, swoje dziedzictwo przekazać następcom. Tak, już nasz wnuk szaleje, po prostu maluje ściany, dom i wszystko, co się da. Jest nadzieja na przyszłość. Mamy nadzieję, że wnuczka też, Anielka. To z babcia i dziadka, co się na pewno wnuki przejmy, jak zaczynają malować. Kochani, jak sami widzicie, warto przyjść do tej sympatycznej, pogodnej rodziny, uwidzieć obrazy w przepięknych ramach i płaskorzeźby i dużo jeszcze fajnych rzeczy. Wasz pięknie pytam, ubocz 22. Zapraszam.